Oj, to było dawno, to było w czasach, pewnie koniec szkoły podstawowej, kiedy pojechałem z, z rodzicami na pielgrzymkę do Kalwarii Zebrzydowskiej. Zazwyczaj jestem z, z moich stron, z południa Polski. To było takie stałe miejsce pielgrzymowania w okresie wakacyjnym, z okazji wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. Przez trzy dni chodziło się po podróżkach, Karwalizerze Żydowskiej, i na zakończenie, na tak zwaną uroczystość pogrzebu, najświętszy Malipanny Panny, przyjeżdżał zazwyczaj kardynał Arcybiskup Krakowski. I tam po raz pierwszy, jako chłopak, bodajże byłem w siódmej klasie, zobaczyłem Karolowej Tyłę. Był już, był już kardynałem, oczywiście. Chociaż dzień był, jak sobie przypominam dzisiaj, bardzo brzydki, deszczowy, to jednak. To spotkanie, spotkanie z nim, celebram mszy świętej, jego, jego kazanie, no pozostały, pozostawiły w mojej pamięci bardzo, bardzo takie znaczące wspomnienie, które, do którego dosiętnie powracam. Bo dlatego, że w jakimś sensie myślę, że wtedy coś zasiało się w moim sercu, że zacząłem myśleć o jakiejś taki wyjątkowej obecności w Kościele, czyli krótko mówiąc o kapłaństwie. Wiedzieliśmy, że oczywiście jest takim ambasadorem Polskiego Kościoła tutaj, ja myślę, w Watykanie i, czy, i, i, i na świecie w ogóle. To, to była taka powszechna wiedza, że kardynał Wojtyła często udawał się powiedzmy sobie z różnego rodzaju wyjazdami do świata, przecież słynne Chociażby wtedy spotkanie z biskupami niemieckimi, gdzie on był oprócz, oprócz kardynała Wyszyńskiego, główną osobą w tej delegacji, z tymi słowami, przepraszamy, które wtedy budziły tyle, tyle kontrowersji, przecież to, to były te wszystkie wydarzenia, którymi które my, my, jako młodzi chłopcy, formujący się do kapłaństwa, no po prostu. Interesowaliśmy się i oczywiście znaliśmy dobrze, znaliśmy rolę Karola Wojtyły, powiedzmy sobie, w jego kontaktach z emigracją, bo oczywiście niekoniecznie zawsze przez oficjalne publikacje, ale różnego rodzaju materiały, które do nas zacierały, widzieliśmy, że oczywiście interesuje się bardzo tą częścią naszego narodu, która żyje oczywiście poza krajem. I ta jego rola, zresztą wszyscy, którzy przyjeżdżali w końcu w seminarium, starało się organizować spotkania z różnymi ludźmi. Oczywiście wielokrotnie podkreślano oczywiście, i mówiono o tym, że jest to wyjątkowa postać w Kościele Polskim Karol Wojtyła, i oczywiście na ten temat wiele, wiele wiele wiedzieliśmy. Właściwie dowiedziałem się w tym momencie, kiedy ogłaszano to na placu Świętego Piotra. Nie wiem, jakiś przypadek sprawił, że, że mieliśmy zajęcia, bodajże ćwiczenia z. Z języka łacińskiego w małej salce. i Nasz ojciec duchowny, który nasłuchiwał w Radzie Wolna Europa, mówi: Jest biały dym, wybrano papieża. Szukajmy jakiegoś, powiedzmy sobie. W, mieliśmy w tej sali ćwiczeń jakieś radio, i ktoś zdołał gdzieś tam powiedzmy, znaleźć tą stację Wolnej Europy. Oczywiście bardzo słabo, ale. Ale słyszeliśmy to, co się działo. To były, to były chwile momenty oczekiwania, kiedy kardynał Felice poinformuje oczywiście zgromadzonych tam, kto został wybrany. I oczywiście powiedzmy sobie, ja miałem to szczęście, że, że w tym historycznym momencie ogłoszenia, powiedzmy sobie, jakoś pozostawałem w łączności z placem świętego Piotra. To dzięki temu mówię to w ogóle był na pewno przypadek, bo dlatego że to tylko moja mała grupa, która była, powiedzmy sobie, na tych ćwiczeniach, dowiedziała się, że oczywiście, że możemy je przerwać i nasłuchujemy, co się stało. I kiedy padły słowa Karlum, to znaczy się w tym momencie, bo to wiadomo, że potem ten tłum zareagował bardzo spontanicznie, wtedy, pamiętam, ojciec duchowny, myśmy też tak dokładnie się nie orientowaliśmy, że to, o Boże, Kany, to Wojtyma na pewno, bo nie było innego Karola w gronie kardynałów, którzy którzy byli zgromadzeni wówczas za konklawy. Także praktycznie już nazwiska nie słyszeliśmy, ale potem, ponieważ wiadomo, idzie to dalsze słowa, że to kardynał kościowa. Krakowskiego, wtedy powiedzmy sobie nie mieliśmy najmniejszej wątpliwości, wypadliśmy z taką trochę powiedzmy sobie entuzjazmem i furią na korytarz, dopadł nas zaraz rektor, oczywiście chciał wymierzyć karę, bo to było sakrum seminary w tym czasie, no, ale oczywiście kiedy informujemy go, że tam Wojtyła jest papieżem, oczywiście on wtedy powiedzmy całkowicie yy, stracił orientację gdzie jest, szybko wrócił do swojego mieszkania, zamknął się, zaczął, zaczął nas i potem oczywiście już oficjalne informacje nawet naszych Media, chociaż bardzo skąpe oczywiście zaczęły się pojawiać i, i wtedy ta informacja. I wiedza na ten temat do nas dotarła wszystkich. No, był to na pewno to było niesamowite wydarzenie. No, przecież pamiętamy, jak to, jaka to była atmosfera, jaki był klimat, no, to był 1978 rok, mówię. Zupełnie powiedzmy sobie, to były inne czasy. Dzisiaj powiedzmy sobie, trudno sobie nawet to wszystko jakoś tak pozbierać i uświadomić, jaką, jaką rolę odgrywała ta informacja w tym czasie. Na pewno dla nas, formujących się do kapłaństwa, to było coś niebywałego. Można było wyczuć, że to jest człowiek, który żyje w takim świecie szczególnego kontaktu z Panem Bogiem. Ja miałem takie odczucie, że nawet wtedy. Kiedy prowadził ze mną dialog i był zainteresowany nawet najmniejszymi szczegółami, od pierwszego spotkania, i potem zawsze miałem takie wrażenie, że Ojciec Święty prowadzi swój jeszcze jakiś osobisty, inny dialog. To się naprawdę czuło. To znaczy się, że nawet jeśli pyta o coś, jeśli próbuje jakiś problem podnieść, to przecież wiadomo, byśmy zawsze prosili go o błogosławieństwo, modlitwę, to wydawało się, że on już w tym momencie to obejmuje. Taką modlitwą, czyli swoim takim wewnętrznym dialogiem, modlitwą z Panem Bogiem, to powiedzmy sobie, no trudno jest w jakiś sposób wyrazić słowami, ale, ale takie odczucie, powiedzmy sobie, ja zawsze miałem. A zwłaszcza podczas tych spotkań, takich szczególnie indywidualnych. Z okazji 25. rocznicy wyboru ośrodek przygotowywał wystawę, a potem program poezji Karola Wojtyły w auli Pawła VI. To jakkolwiek ten mienił czuł się bardzo źle, gdy chodzi o powiedzmy sobie tą stronę zdrowotną, i się był słaby, to jednak wykazywał bardzo duże zainteresowanie tym, co chcemy przedstawić. Właściwie dokładnie pytam niemal o scenariusz tego wieczoru poetyckiego, do których poezji chcemy się odwołać. Wracał do, do tych pewnych utworów poetyckich, nieraz trochę żartując oczywiście, a nie dziwcie się, to była młodość, to był, to był taki, powiedzmy sobie, upływ pewnej energii, kiedy mówiliśmy, że przede wszystkim urzekają nas, urzeka nas ta poezja młodzieńcza Karola Wojtyły, jego sonety. Zainteresowany był przede wszystkim również tym faktem, żebyśmy starali się przy okazji. Yy, powiedzmy sobie zawsze yy, tych naszych publikacji czy pewnych przedsięwzięć yy, wystawienniczych, chociażby tutaj w Italii, yy, pokazywał kulturę polską. Mówi, bardzo często podkreślał to, że mówi: yy, Ja jestem oczywiście dzisiaj papieżem, kiedyś yy, byłem arcybiskupem krakowskim, biskupem, księdzem polskim, ale całą swoją formację zdobyłem w Polsce. Tam się właściwie wszystkiego nauczyłem, tej wrażliwości na, na pewne rzeczy. Właściwie taką kulturalną formację trzymają w Polsce. I bardzo często pytał o ten aspekt, e, czasem, e, czy jest podkreślony ten element polskości, słowiańskości w, w, w tym, co robimy, e, gdy chodzi o naszą działalność na zewnątrz, tutaj zwłaszcza w Italii. Zresztą w ogóle e, pra, tym pragnieniem, żeby powstała fundacja, Instytut Kultury Chrześcijańskiej. Ośrodek Dokumentacji Pontyfikatu. To gdy chodzi o jego podejście, to nie chodziło o to, żeby koncentrować się wyłącznie na jego osobie i na jego dokonaniach, ale przede wszystkim, żeby to była instytucja, która pomoże troszeczkę Zachodowi bliżej poznać oczywiście rzeczywistość polską, doświadczenia historyczne, ale także przede wszystkim bogactwo polskiej kultury. I Tym oczywiście był bardzo często zainteresowany. Właściwie można było mówić Ojcu Świętemu wszystko i mówić o swoich powodzeniach i niepowodzeniach, osiągnięciach i, i bólach. Do wszystkiego podchodził z taką, powiedzmy sobie, naturalnością. Ja nieraz, powiedzmy sobie, to byłem zaskakiwany takim faktem, jeśli ktoś tam starał się nawet Ojcu Świętemu powiedzieć jakąś przykrą rzecz, że oczywiście jakieś tam grupy nie chcą przyjąć takiego nauczania papieskiego, protestują, noszą jakieś kukły, coś tam palą i tak dalej, Ojciec Święty, y, powiedzmy sobie szczerze, raz nawet bym świadkiem takiego, takiego komentarza. Mówię, no, no ja wiem dlaczego oni, y, oni nie, nie może nie powiedział: Mnie nie lubią czy w tym stylu, ale, ale to kontestują. Ale oczywiście, y, wtedy kończę tymi słowami, tymi słowami y, że ja jednak muszę bardziej słuchać Pana Boga niż ludzi. Y, Mniej więcej wypowiedź była tego, te, tego rodzaju. I w zasadzie przyjął to jako tak naturalną rzecz, po prostu, że może ktoś in, komuś innemu, gdy chodzi o inne osoby, to można by wyczuć, że, że jest mu przykro. A to, no, w tym wypadku, gdy chodzi o Ojca Świętego, właściwie był przygotowany na każdą wiadomość. I interesował się tym wszystkim, co jest radosne, co jest pewnego rodzaju sukcesem, ale też nie. Nie wiadomo, że nieraz podczas takich spotkań byli ludzie pochodzący z różnych kręgów, i, i że tak powiem, y, takich środowisk i, i geograficznych miejsc na tym świecie, więc interesował się też tym, co tam dobrego się dzieje, i tym, co złego. I również jeśli powiedzmy sobie, ktoś informował coś świętego o jakimś tam, y, jakichś przykrych sytuacjach dotyczących sprawy Kościoła, to też przyjmował to oczywiście z bólem, ale Czuło się, że rzeczywiście obejmuje taką troską ojcowską. Szczególnie powiedzmy sobie, może wtedy można było zauważyć, że jakiś taki wewnętrzny ból i troska o ojca się tego pojawiała że wtedy, kiedy mówiono o jakichś sytuacjach bardzo przykrych, kataklizmach, nieszczęściach, które spotykały. Mówię tak generalnie, ludzkość nie. Wtedy rzeczywiście. Ja nie wiem, przyjmował w, jakim, w jakiś sposób taką, taką informację w sposób bardzo, bardzo z dużym przejęciem. No i oczywiście naturalnym niemal było to, że po takim spotkaniu, nawet po obiedzie, jego kroki kierowały się bezpośrednio do kaplicy zawsze. I wiedzieliśmy, że tam pozostawał no, długie, długie minuty na, na modlitwie. Nie wiem, skąd pojawiają się takie relacje, jak obejdzie święty, czasem. Wykazywał już zniechęcenie, miał tego dość. Czym, innego, czym innym jest sądzę, powiedzieć, że coś mnie boli, że nie mogę już w tym wypadku, a czym innym jest powiedzieć, już mam dość tego wszystkiego, chcę, powiedzieć, sobie, skończę sobą czy skończę cokolwiek i narzekaj na cały świat i tych, którzy mi otaczają. Oczywiście tego nie było nigdy u Ojca Świętego. Kiedy powiedzmy sobie, ja ta jego naturalność, kiedy. kiedy to jak prześledzimy cały pontyfikat. Kiedy pojawiło się podejrzenie, że są takie trudności, powiedzmy te zdrowotne, takie czy inne, mówił podczas Aniu Pański oci Świętej, wyraźnie do wszystkich słuchających odkryto jakieś, jak, jakąś sytuację, e, która zagraża mojemu zdrowiu, oczywiście udaję się do, do, do szpitala, proszę was bardzo, wspierajcie mnie swoją modlitwą. To było tak naturalne. Potem oczywiście również przy tych spotkaniach, kiedy były wyraźne już znaki ograniczenia, czy to ruchów, czy, e, czy powiedzmy sobie, no nawet sobie mu, mówienia, e, nigdy nie było oznak jakiegokolwiek zniechęcenia, gdy chodzi o osobę Ojca Świętego. Zwłaszcza w takich, no, nawiązuję tutaj, tutaj do wszelkiego, do tych prywatnych, spotkań i pobytów z Ojca Świętego. Nigdy nie pojawił się, się taki gryma zniechęcenia, rezygnacji. Oczywiście ym, sądzę, że powiedzmy sobie, to jest taka próba powiedzmy sobie dziennikarska odtworzenia czasem tej sytuacji, w jakiej żył, na pewno niełatwe, yy, zwłaszcza doświadczenie choroby, cierpienia, tego ograniczeń wszystkich. I czasem ta reakcja gwałtowna, kiedy potrafił oczywiście ręką uderzyć i o oparcie cokolwiek, ale czym innego jest powiedzmy sobie chęć nieporadzenia się sobie z, z czymś z jakimś ruchem, czy z jakimś gestem, a czym innym jest ewentualnie jakaś jaka sytuacja zwątpienia czy rezygnacji, o którą niektórzy podejrzewają i coś świętego. Gdy e, dowiedziałem się o tym powiedzmy sobie zagrożeniu dla zdrowia, E, ojca świętego Jana Pawła II gdzieś w środę, to znaczy mniej więcej wtedy, kiedy już powiedzmy tą informację przekazano medialnie, no jakoś to towarzyszyła mi świadomość jednak takiego przekonania, że, że to rzeczywiście są ostatnie dni. Dlatego, że powiedzmy sobie, doznałem no, trochę też rzeczywistość taką obiektywną, jak, jak wyglądało zdrowie i siły co świętego. I wtedy powiedzmy sobie, że jeżeli poczytałem. Jakie niebezpieczeństwo niesie z sobą ten stan, no to wiadomo, że należało się oczekiwać najgorszego. Pewnie, że było takie pragnienie, żeby może go wesprzeć, ofiarować trochę modlitwy, może taka chęć powiedzmy sobie, gotowości przyjęcia tego cierpienia na siebie, po to, żeby oczywiście on mógł jakoś dalej powiedzmy sobie, Funkcjonować i być. Ale z drugiej strony była taka absolutna świadomość, że, no cóż, nawet odejście nie, nie jest dramatem. Widzieliśmy, do tego nas przygotowywał on przez, przez wiele lat. A byłem święcie przekonany, że może działać również z tej drugiej strony życia. I tak myślę, że się nie, dzisiaj po tej perspektywy już kilku lat nie zawiodę, bo widać to wyraźnie. Bo w wielu świadectw. Natomiast oczywiście brałem czynny udział w tych, w tych y, ostatnich dniach. Y, starałem się jechać zawsze na plac Świętego Piotra wieczorem, kiedy już rozpoczęły się te spotkania i te spontaniczne, y, spontanicznie ludzie zaczęli pojawiać się na placu wieczorem, pod wieczór, żeby się modlić, żeby towarzyszyć Ojcu Świętemu. Od pierwszego wieczoru, kiedy. Zebrała się pierwsza grupa grupka młodzieży w środę za nas, potem w czwartek więcej, w piątek już niemalże, to już wypełniony plac. I oczywiście wszechpotężne, wszechobecne media z każdej strony. Wieczór 2 y, drugiego, drugiego kwietnia, y, kiedy byłem na placu świętego Piotra, wszyscy byli zadopieni w modlitwie. Niektórzy Y, powiedzmy, zalani łzami, zresztą wystarczy popatrzeć na te twarze. Y, y, ludzi dzisiaj na zdjęcia, które przypominają tamte chwile, to wszystko było tak naturalne. Czuło się tylko lekki powiew wiatru, co y, było coś niebywałego, który udzielał się wszystkim, którzy powiedzmy sobie, którzy potem wszyscy zareagowali chociażby tak spontanicznie, chociażby tymi oklaskami na, na, na wieść o, o, o śmierci, na Pawła II, o jego odejściu. Po tym momencie takiej konsternacji, chwilowej, oczywiście, ja myślę, że to tak się naturalnie jako zrodziło. Tak jak, jak przyjmowaliśmy kiedyś, słuchając Jego słów, Jego nauczania, Jego homilii, Jego przemówień, i na słowa, które nas dotykały, reagowano bo taki jest styl tej reakcji oklaskami, brawami, tak wtedy również. Po tym momencie takiego, powiedzmy sobie, takiej absolutnej ciszy, jakby jakiejś takiej pustki, która się wytworzyła, e, ta reakcja oklasku była czymś takim naturalnym, żeby jeszcze raz powiedzmy sobie, to pewnie, co bardzo ładnie potem skomentował to arcybiskup Substytut arcybiskup Sandri, żeby jeszcze raz powiedzmy sobie, temu e, w ten sposób towarzyszyć już mu w tym wypadku, wypadku ojcu świętemu w przejściu i w spotkaniu z, z Ojcem w Niebie. No i to, ta atmosfera była tam na, na tym placu. Pokrzep yy, przeżyłem yy, na placu. E, rzeczywiście w takim dobrym, uprzywilejowanym miejscu, gdzie można było rzeczywiście yy, przeżyć i treść i całą tą oprawę i te wydarzenia i to wszystko, co się, co się, co, co się działo w tym dniu. Z pewnością, oczywiście, było tyle znaków y, nadzwyczajnych, może zwyczajnych, ale które, ale które należy interpretować w ten nadzwyczajny sposób. I ten wiatr, i ta zamknięta księga, i, i to takie zgromadzenie tyle głów y, z, z całego świata, y, przedstawiciele różnych religii, sam obrzęd, i udział. Kościoła Wschodniego, i to wszystko po prostu to było coś niebywałego, i to pożegnanie tej trumny z Placem i napisy Santo Subi, to, to krótko mówiąc, wpisywało się i, i było takim zwieńczeniem, taką, taką ramą dla całego pontyfikatu. Nie, nie uznaje się cudów dokonanych za życia po prostu, ale na pewno Dziedzic Święty wyprosił wiele łask dla ludzi jeszcze za swojego życia. Te yy, Kartki z intencjami, które mu podstawiano na, na jego klęczników w kaplicy, przedstawiano, przedkładano nie. Posiadamy ich dokumentację. Oczywiście są to prośby, które napływały z całego świata, z różnych środowisk, nawet, nawet środowisk niekoniecznie chrześcijańskich i katolickich, z prośbą o. Ostawianie się U Pana Boga, ta wiara w to, że Ojciec Święty przez swoją modlitwę i ofiarowanie swojego cierpienia, tego doświadczenia, może wyprosić wiele łask, świadczą najlepiej o tym, jak wiele rzeczy dokonało się przez Jego pośrednictwo jeszcze za życia. A teraz ufam, że ilość tych zgłaszanych łask, bo to nie, może unikajmy słowo cuda, e, otrzymanych przez Jego pośrednictwo, najlepiej świadczy o tym, że, że, że rzeczywiście było sobą e, pod tym względem. Która mogła u Pana Boga bardzo wiele, I... to, był, to, był, to, był, to był tytan pracy. To był człowiek, który swoje życie przeżywał na modlitwie, w studium, i potem przede wszystkim miał olbrzymią umiejętność koncentracji i przeżywania również wypoczynku. Stąd oczywiście. Sądzę, że jego korzystanie nawet powiedzmy sobie z tej działalności, aktywności sportowej, czasem narty, czy tam pływanie, o czym wszyscy wiemy, to było tak wkomponowane w całość, że to była taka osobość integralna, że oczywiście w ten sposób wypoczywał, wjeżdżał w góry, żeby pochodzić, ale po to, żeby gdzieś na boku usiąść, przeczytać jakiś już wcześniej przygotowany dla siebie tekst, żeby przemyśleć. Oczywiście wiadomo, że w większości kiedy już nie mógł pisać sam własnoręcznie, to teksty dyktował swojemu sekretarzowi, ten zapisywał w komputerze. Posiadamy dwa komputery, które, dwa laptopy, z którymi jego sekretarz szedł i oczywiście y, są to teksty zapisane y, tak, jak je ojciec powiedzmy sobie, dyktował. Potem ewentualnie y, zapisujący, wiadomo jeśli nie zdążył, to, że, że tak powiem starał się uczesać ten zapis, Przedstawił Ojcu Świętemu, on dopiero nanosił na, to, na tym wydruku, nanosił poprawki, bo wiadomo, że kiedy się czyta z perspektywy czasu, to oczywiście ten, ten piszący mógł się gdzieś tam pomylić, albo oczywiście Odzieś święty jak przeczytał już spokojnie e, dany tekst, to do tego, powiedzmy sobie, to, 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 to dokonywał pewny korekt. Nie? No i tego oczywiście tego materiału jest bardzo dużo. Sąd oczywiście czasem. Chciałoby się powiedzieć y, tym, którzy piszą, że był sztab dziennik, y, tych sekretarzy, którzy, którzy przygotowywali przemówienia, y, którzy powiedzmy sobie pisali teksty. Oczywiście, jeśli powiedzmy sobie. Chodziło o jakieś tam pozdrowienia, teksty dotyczące, nie wiem, a może podam jakoś taki, taki prozaiczny tekst, że Ojciec Święty mówił do leśników i chodziło o taką specyfikę, powiedzmy sobie, tego zawodu. No to, to oczywiście ten tekst przygotowywał albo taką bodcę, czyli materiały przygotowywała przygotowywał odpowiednia dykasteria, która się tym zajmuje, to jest normalne, nie? Ale natomiast, gdy chodzi o dokumenty, do momentu, kiedy Ojciec Święty, powiedzmy sobie, pisał, są na to dowody, każdy dokument pisał in extenso on, własnoręcznie. I jest on napisany po prostu od kropki do kropki. Co jest jeszcze charakterystyczne, właściwie, to co uderza, to przede wszystkim no, styl, w jaki pracował. Tam widać taki niesamowity ład na tych dowodach jego pracy. Gdy chodzi o rękopisy, każda strona jest e, sygnowana e, modlitwą. Każda strona. właśnie teksty, które pisał, a ja od czasów kardynackich gdzieś posiadamy od, od wczesnych e, lat właśnie arcybiskupik w, w Krakowie. Praktycznie <coughs> każdy ka, e, tekst, tekst powstał w ten sposób, że chodzi Święty że ma 80 stron i rozpoczyna od modlitwy do Ducha Świętego. Veni Creator Spiritus. I tak idzie przez każdą stronę, idzie ta modlitwa pisana non-stop. Jak gdyby, ja to w ten sposób widzę, jak gdyby Czerpał natnienie, y, szukał wsparcia, żeby to, co się tworzy, nie było tylko jego dziełem, ale dziełem, powiedzmy sobie, Ducha Świętego czy Matki Bożej. Y, są tam takie pieśni, jak Totapur, Hara jest Maria do Matki Niepokalanej, jak Veni Creator Spiritus, albo Totus tu z Ergo Sum, tego e, Grignot de Modlitwy rozpisane. I w zasadzie nie ma stron, często nie ma numerowanych stron. Tylko powiedzmy sobie, trzeba iść za słowami tej modlitwy. I można po prostu, jakby się, jeśli się pomyli czasem i, i pomiesza, powiedzmy, se stronice, to znajduje się, się na tej podstawie, że powiedzmy sobie, trzeba czytać modlitwę. E, Ojciec Święty czytał, można powiedzieć, wszystko. Może tak, oczywiście, generalnie mówiąc. E, rozprawy teologiczne, pisma filozoficzne, bo wiadomo, to go szczególnie może interesowało. Ale również, żeby przemawiać do świata, ja po prostu widziałem wiele artykułów, wiele opracowań różnego rodzaju specjalistów, socjologów. Y, zwłaszcza, kiedy podejmował tematy globalizacji i tak dalej, żeby zrozumieć ten świat, żeby zrozumieć całą problematykę, y, w jakim kierunku idziemy. To jest masę tekstu różnego rodzaju autorów z całego świata, bo oczywiście pozostały te, te artykuły, czy skróty tych artykułów w, w naszym archiwum. I widać wyraźnie, wszystkie te teksty były czytane przez papieża, bo tak zaznaczają są ślady tego, że on z tego tekstu korzystał, żeby zapoznawać się z tym, co nauka, co, co badania aktualne, socjologiczne mówią na temat współczesnego świata, co nas czeka. Temu służyły te, te, te organizowane co dwa lata sympozja w, w kassel Gandolfo w okresie wakacyjnym, żeby zapoznać się. Myślę, że chyba zależało mu na tym, żeby zrozumieć świat, żeby próbować trafiać z nauczaniem do, takiego, do takiej rzeczywistości, jaką mamy, w jakiej żyjemy, jaka się zarysowuje przed nami. Stąd oczywiście na, na, na tematy takie ogólnoświatowe, konflikty, sprawy ekonomiczne, sprawy oczywiście. No, Nieraz oczywiście mówią tutaj badacze, powiedzmy, szczególnie socjolodzy i tak dalej, że Ojciec Święty ochrzcił nawet język ekonomii w pewien sposób. Oczywiście należałoby to pogłębić, zająć się tym tak naprawdę, dlatego że powiedzmy sobie: no, Wiedział, że nie można powiedzmy sobie żadnej dziedziny życia gdzieś odepnąć na, 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 na bok, i oczywiście ja mam jedyną prawdę, i oczywiście Wam głoszę i wszyscy musicie się tam podać. Po prostu starał się zrozumieć świat, ludzi. Pewne mechanizmy, które nim rządzą, e, jaka jest oczywiście e, przyszłość, powiedzmy sobie, tej naszej rzeczywistości nieuchronna, chociażbyśmy cokolwiek robili, to i tak oczywiście tydzień kierunku. I do takiego świata, powiedzmy sobie, adresować e, swoją naukę i także myślę swoje świadectwo w jakiś sposób. Biorę do ręki bardzo często i staram się systematycznie na nowo czytać dokumenty napisane przez Ojca Świętego. Zwłaszcza kiedy mam okazję sprawdzić, widzieć, jak. Wyglądał rękopis, jak powstał ten tekst. To po prostu wtedy, jak czytam te teksty dzisiaj, to teksty czasem bardzo niełatwe, nie? Teksty dość, dość trudne, ale, ale wtedy dopiero w, teraz, z perspektywy czasowej, czytuję, jak tam w nich jest cały Wojtyła. Jego właściwie całe życie, które widzę, że od początku, od napisania tych pierwszych rzeczy, tych y, pisanych jeszcze jako, jako ksiądz, a potem jako profesor na kulu, y, w tych pierwszych publikacjach, myśl o odpowiedzialności i tak dalej, to, 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 jest, to jest właściwie cały czas to jest on. Ten niesamowity program, potem oczywiście te pierwsze katechezy, teologia ciała i tak dalej, to zaczęło powstawać w 1972 roku. To nie, to nie był taki wybuch nagle oczywiście, że to będzie młoda czy cokolwiek. Czyli kiedy świat, zwłaszcza do niektórych tekstów Karola Wojtyły wraca chętnie, tłumaczy po raz kolejny, zawracają na głowę, że chcą dotrzeć do, do źródła, chociaż mówię, słynna teologia ciała. Kolejne tłumaczenie na amerykański, na hiszpański się pojawiają. To znaczy, że te teksty, powiedzmy, sobie nie przebrzmiały, mają dużą dozę takiej żywotności.